Cześć kochani, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z ogrodu botanicznego. Śmieję się, żartuję. Oczywiście z mojego studia, studia Monami. W tle moja monstera, która faktycznie robi się mega wielka, mega monsterowatych wymiarów, rozmiarów. Także kochani, witam, witam wszystkich bardzo, bardzo wiosennie, cieplutko i oczywiście radośnie. Cieszę się niezmiernie, że po raz kolejny widzimy się w kolejnym filmiku i w kolejnym vlogu. Kochani, dzisiejszy filmik poświęcony jest zakupom, których dokonaliśmy w sklepie Action. Także kochani, jeżeli taka tematyka Was interesuje, nie macie chęć pooglądania, co wylądowało w naszym koszyku, w naszej światuni, i jesteście ciekawi, to serdecznie, serdecznie Was zapraszam do dalszej części filmiku. Będzie mi naprawdę niezmiernie miło, jeżeli pozostaniecie i z chęcią oglądniecie, co tu ciekawego żeśmy właśnie zakupili. Kochani, to nie mam tu jakoś mega specjalnie dużo rzeczy, więc postaram się to w miarę szybko zrecenzować, żeby tutaj nie przynudzać, bo wasz czas wiem, że również jest cenny i macie ochotę również i innych pooglądać. Także kochani, pierwszą rzeczą, którą chciałabym wam pokazać, to jest maseczka do włosów. Ja tą maseczkę już powoli kończę, więc będzie tam w którymś dęku na pewno. Jest to maseczka bananowa, o zapachu bananowym, każdego rodzaju włosów. Naprawdę super nawilża, przepięknie pachnie, jest naprawdę ekstra. Ja właśnie już, tak jak wspomniałam, zużywam. Mam tam dosłownie jeszcze może na jedno, góra dwa umycia i to jest wszystko. Także zobaczyłam ją po raz kolejny w Akszynie i mówię, nie, to musi po prostu być w naszej łazience pod prysznicem. I słuchajcie, 200 ml tej maseczki i koszt tej maseczki to 5,75. Także jest super, ekstra nawilża, naprawdę. I to jest sokiem, jeszcze dodatkowo sokiem z aloesu. Dobra, kolejną rzeczą to oczywiście zwariowana monia pod kątem świeczek. Wiecie, że jestem maniakiem świeczek. Zobaczyłam w takim pięknym, pistacjowym kolorze świeczunię, w takim ekologicznym troszeczkę wykończeniu, wystroju, nie wiem jak to nazwać. Inspired, coś takiego, tutaj pisze na tym dęku. Tutaj w środku, jak widzicie, taki przepiękny pistacjowy kolor. Pachnie też całkiem fajnie. Nie wiem, jaka gramatura tego jest, bo niestety tu nigdzie nie pisze. Ale pisze, że to jest właśnie na bazie naturalnych składników i cena tej świeczki 12,85. Szkło takie widzicie, jakby takie trochę mrożone, więc całkiem fajne, całkiem sympatyczne, więc mam nadzieję, że będzie fajnie pachniało, jak się ją zapali. Kolejną rzeczą, słuchajcie, to tradycyjnie w Akszynie my kupujemy pianki do kawy. Pianek tutaj jest 100 gram. I cena tych pianek to 3,39. W Kiku, słuchajcie, też te pianki są, ale one są droższe. Około 4 zł kosztują te pianki, więc wylądowały po raz kolejny w naszym koszyczku. Moja córa właśnie wynalazła taki patent, że dosypuje właśnie do cappuccina czy do kawuśki. No i takie, wiecie, jest to mega urozmaicone, więc coś takiego wylądowało w naszym koszyczku. Ze słodyczy, słuchajcie, jeszcze nigdy nie mieliśmy takich ciasteczek. I te ciasteczka, nie wiem ile ich tu jest, 10 opakowań takich ciasteczek.
o różnych smakach, tutaj waniliowy, truskawkowy i jeszcze jakiś tu jeden, nie wiem czy nie bananowy, coś takiego, czekoladowy na pewno, Boże, aż mi ślinka cieknie, także to też do kawki i to kosztowało, słuchajcie, 4,29 i tego tutaj jest 350 gram i tych batoników, tak jak wspomniałam, czy tych ciasteczek, tu jest 10 takich paczuszek mniejszych, więc nie trzeba, wiecie, otwierać całego opakowania, jedno takie małe opakowanko wystarczy i do kawki jak najbardziej będzie pyszne. Dobra, jeśli chodzi tutaj jeszcze o konsumpcję, to moja druga połówka oczywiście nie omieszkała sobie wziąć chipsików tutaj w postaci takich ala coś paluszków, fryteczek, nie wiem, coś takiego o smaku papryki. Cena tych chipsów 3,99 i ich tu jest, słuchajcie, 130 gram. Także no, to jest jego tutaj jakby wybór, jego wrzutka do koszyka, także on będzie się tutaj zajadał tym. Następną rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, to jest, słuchajcie, taki bandaż elastyczny, coś takiego. I tu jest tego 3,2 metra. I słuchajcie, co ciekawe, to można wkładać do lodówki czy do zamrażalnika i takim chłodnym później właśnie w okolice kolan sobie aplikować to właśnie na kolana. Ja tam właśnie mam takie jakieś takie historie coś z kolanami, więc no pomyślałam, jak to zobaczyłam, że wypróbuję, zobaczymy, czy to będzie faktycznie działało, czy nie. Były tam jeszcze jakieś opaski na nadgarstki i to kosztowało, słuchajcie, 4,45. Ja jestem ciekawa, bo czasami właśnie, wiecie, jest jakiś taki dziwny ból. Zresztą ja ćwiczę, więc też może gdzieś tam mam przesilone te kolana i może to coś, wiecie, troszeczkę ten ból tam zniweluje. Zobaczymy. Dobra, następną rzeczą, a to już, słuchajcie, do grillowania. Tu jest taki sos czosnkowy. To moja druga połówka wrzuciła do koszyka i to kosztowało, słuchajcie, 5,69 zł, o tyle dokładnie. I tu jest tego 500 ml z takim tutaj dzióbkiem, więc to trzeba będzie na pewno obciąć. A nie, jest coś takiego, więc super, nie kapek. Elegancko, więc już z myślą o grillowaniu, słuchajcie, zakupił właśnie coś takiego, oryginalny sos z czosnkiem. Nigdy tego nie mieliśmy, więc będziemy testować i na pewno Wam dam znać, jak będzie otwarcie sezonu i będziemy grillować, to na pewno Wam jakiegoś vloga nakręcę. Jeśli chodzi o grillowanie, to słuchajcie, moja połówka kupiła jeszcze takie matki na właśnie na grilla, zamiast tych metalowych takich jednorazowych, które się kładzie na to. I słuchajcie, czy ja tu będę miała podkładkę, już Wam powiem. To kosztowało 6,49, tak, 6,49 kosztowała jedna sztuka, także, a czy wymiary tutaj są 36 na 42, więc będzie to o tyle praktyczne, że wiecie, nie trzeba tych takich takich podkładek, które tam kosztują gdzieś około 5-6 zł i to się po prostu wyrzuca, a tu wystarczy szczoteczką przejechać i myślę, będzie się to sprawdzać. No zobaczymy, pierwszy raz taką mamy matkę, więc będziemy to testować, jeśli chodzi o grilla. I jeszcze dwie rzeczy. Jedna rzecz, no to oczywiście już moja druga połowa, wiecie, musiała tam coś do czegoś użyć. To jest, słuchajcie, taka mata, jak to się nazywa? Mata antypoślizgowa. 125 na 45. Ja to może pokażę.
To jest coś takiego, z takimi dziurkami, były w trzech kolorach, to jest w takim kolorze stalowym, były jeszcze niebieskie i różowe i cena tego 6,19 i tak jak wspomniałam 125 na 45. Ja sobie jeszcze będę chciała na pewno kupić do dwóch szuflad w kuchni, bo tam no, mam taki dość nieporządek i fajnie by było po prostu coś podłożyć, żeby to no, utrzymać tam po prostu tą szufladę w czystości. Tym bardziej, że tutaj o, jest na zdjęciu właśnie, że to można fajnie przechowywać sztućce na tym, albo właśnie garnki, czy jakieś tutaj widzicie właśnie narzędzia. No mój oczywiście gdzieś to tam już potrzebował do spraw garażowych, więc już to wykosił. Także sorki, że to jest rozpakowane. No i ostatnią rzeczą, to może dla pań, taka kosmetyczka przepiękna z takim dzyndzolałkiem, wisiorkiem, zwał jak zwał, coś takiego w przepiękny tutaj print na przodzie tej kosmetyczki, Make Today Magical, coś takiego, z tyłu jest cała w takim pięknym, taka piękna, głęboki taki morski kolor. No i w środku niestety nie ma żadnych kieszonek, ale jest bardzo pakowna i pojemna. Zobaczę, czy ja sobie to, słuchajcie, zostawię. O, tutaj widać, że ten dół jest bardzo pakowny i pojemny. Ja jeszcze się zastanowię, bo ona jest tak piękna i śliczna. Zobaczę, czy sobie zostawię, czy Wam to przekażę na rozdanie. I to kosztowało 12,45. Taka oto piękna kosmetyczka, co można, no niekoniecznie też tylko na przeznaczyć właśnie na cele kosmetyczne. Także były jeszcze chyba w innych kolorach, ale ten mi się jakoś tak mega rzucił w oczy i bardzo spodobał. Także kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o te nasze dzisiejsze zakupy. Jeśli się Wam podobało, to oczywiście nie muszę mówić, co należałoby uczynić. Będzie mi naprawdę niezmiernie, niezmiernie miło. Jeżeli chcecie się podzielić jakimś spostrzeżeniem, komentarzem, piszcie oczywiście koniecznie, z chęcią poczytam, z chęcią Wam odpiszę. No i o subskrypcji to nie muszę wspominać, bo każdy wie, co tam należy uczynić, więc tych regułek nie trzeba tutaj jakoś tam specjalnie Wam, myślę, przypominać. Także kochani, to by było na tyle. Myślę, widzimy się w kolejnej odsłonie, w kolejnym filmiku, vlogu. Zobaczę, co tam będzie kolejnego do wyświetlenia, do pokazania, do przekazania Wam. Także kochani, cieszę się, że mogłam dzisiaj znowu się do Was odezwać, znowu do Was pouśmiechać troszeczkę. Przekazuję mnóstwo, mnóstwo dobrej energii, niech płynie do Was szeroką, szeroką rzeką. I kochani, tym akcentem żegnam się z Wami. Do zobaczyska. Cześć!